W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego w poranek we wtorek, 6 czerwca. Pozdrawiam słowami dzisiejszych haseł. Pierwsze z nich zapisane jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 2 rozdziale. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Drugie hasło zapisane jest w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Strach. Strach należy do podstawowych sił napędowych działania ludzkości, działania człowieka, działania każdego z nas. W nim, w strachu, wyraża się instynkt samozachowawczy, który nie został stłumiony ani zniszczony przez rozwój cywilizacyjny. Strach to reakcja na zagrożenie naszej egzystencji. Działanie pod jego wpływem zmierza do usunięcia zagrożenia, zmierza do obrony życia, do obrony stanu posiadania, do obrony siebie samego. Zagrożenie takie pojawia się często. Stąd też strach towarzyszy nam przez całe nasze życie. Mając na uwadze ów związek strachu z instynktem samozachowawczym, Chrystus Pan wzywa: nie bój się tych, którzy zabijają ciało. Wzywa do opanowania strachu, a tym samym potężnego instynktu, każącego nam bronić za wszelką cenę swojego życia, za wszelką cenę bronić siebie samego. Bo człowiek z natury jest egoistą, z natury jest egocentrykiem. Świat i innych ludzi poznaje i uznaje przez pryzmat swojej własnej osoby. Najlepiej znamy, najlepiej cenimy, najlepiej kochamy siebie samych. Bóg wie o tym i dlatego, chcąc, aby nasze uczucia do innych ludzi osiągnęły właściwy poziom, nakazuje: miłuj bliźniego jak siebie samego. Odczucie strachu o siebie samego, poczucie własnej wartości, umiłowanie siebie samego bywa przyczyną frustracji i wiecznego niezadowolenia. Wynika to z przekonania, że inni się na nas nie poznali, że inni na nas nie docenili. Zdaje nam się też nieraz, że także Bóg o nas zapomniał, bo nie ceni nas tak wysoko, jak na to zasługujemy w naszym wyobrażeniu, tak wysoko, jak sami siebie oceniamy. Oczekujemy od Boga nieustannego zajmowania się nami, naszym losem. Oczekujemy dowodów Jego opatrzności. Tymczasem czujemy się przez Niego opuszczeni. Czujemy, jakbyśmy byli pozostawieni własnemu losowi. To poczucie opuszczenia przez Boga nie ma jednak uzasadnienia, ponieważ Bóg o nikim nie zapomina. Nie ma wśród Jego stworzeń tak małego i nieważnego, o którym by On zapomniał i które by pozostawił własnemu losowi. Chrystus Pan zapewnia, że chociaż 5 wróbli sprzedaje się tylko i wyłącznie za 2 grosze, to jednak o ani jednym z nich Bóg nie zapomina. To Bóg nieustannie troszczy się o wszystkie swoje stworzenia. Dla każdego jest zawsze miłującym Ojcem, dla każdego stworzenia, a przede wszystkim dla człowieka
jest zawsze miłującym Ojcem. Nie musimy więc bać się samotności, nie musimy bać się opuszczenia, bo nigdy nie jesteśmy sami z własnym losem i jego przeciwnościami. Opatrzność Boża zawsze nad nami czuwa. Co prawda zdarza się, że inni ludzie rzeczywiście nas nie doceniają i o nas zapominają. Ba, może się nawet zdarzyć, że rodzice zapomną o swoich dzieciach, dzieci o swoich rodzicach. Jednak nasz Ojciec w niebiesie nigdy nie zapomina o nas, nigdy nie zapomina o swoim stworzeniu. Pamięta nawet o przysłowiowym każdym wróbelku, tym bardziej pamięta o każdym z nas, pamięta o każdym człowieku. Nie bójmy się zatem ani teraźniejszości, ani przyszłości. Nie bójmy się, bo jesteśmy w rękach Bożych, które zawsze dbają o każdego z nas. Pamiętajmy, że Bóg o nas zawsze pamięta. Niech nam Bóg wszystkim błogosławi. Z Panem Bogiem. Amen.